Siemka, z tej strony Presut, to jest ostatni odcinek z Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Idziemy po Quirrella. Jednak to nie był Snape, tylko Quirrell. Tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, i teraz będzie cutscenka. Suppose you were expecting someone else. Tak. Well, it's me, scared, stuttering Professor Quirrell. You're far too inquisitive to remain among the living. Ajdź. Myślałem, że uniknę. Dobra, i naszym celem jest dostanie się tam wyżej do Quirrella. Pal się. Co ty robisz, Harry? Nie, Harry, co ty robisz? No właśnie. Rzuca nas też czasami awadą. A! Matko, było blisko. Dobra. A w dupę sobie to psasz teraz. Nie! Harry! Ogarnij się, człowieku! Auć! Bądź to, że awada jest zaklęciem, który powinien zabić nas strzała. Ale... Kuźwa! Jeszcze raz mi tu przysuniesz. Znaczy... Kuźwa! Quirrell. No nie no, Harry. Ty mnie czasami denerwujesz. Nie! Boże, myślałem, że mnie trafi. Mówiłeś coś? Dobra. Mam nadzieję, że doskoczę. A! Harry, dawaj. Zanim umrzesz. Dobra. Powiem wam, że... byłem naprawdę o krok od śmierci. Ale mamy żabki. Rybyt, rybyt. I teraz praktycznie ostatnia sekwencja. Czyli oczywiście walka z Quirrellem. I nie tylko oczywiście. Give me the stone. Let me speak to him face to face. Master, you're not strong. I have strength enough for this. No. Tak więc na razie pierwszy etap będzie się składać z tego, że będziemy zrzucać na niego kolumny. Ale czasami może być to też podchwytliwe, ponieważ czasami kolumna może polecieć w inną stronę i trzeba czekać dłużej. Więc dlatego ja korzystam z tych kolumn jak najbardziej. Jak najdłużej. Żeby... właśnie przez te kolumny zeżreć mu najwięcej życia, ponieważ no tak średnio lubię z nim walczyć, ponieważ... a zresztą zobaczycie. Masz. Dobra, połowa życia mu zeszła i tak, dokładnie. Zaczyna się już drugi etap, który polega, no, że Quirrell rzuca w nas zaklęciami.
O! I musimy dokładnie ustawić zwierciadło tak, aby Quirrell nie mógł nas atakować. I czy on... Tak. Taką, że tak powiem, klątwę rzuci. Dobra. I dlatego właśnie czasami mnie denerwuje to zwierciadło, że raz działa, raz nie. Nie, fuck, kurde. Mi ciekła moda wady. Albo czasami on spami tym. Dobra, chyba się trafił. Ale ja też muszę uważać, ponieważ on zadaje mi tak strasznie dużo obrażenia. Zresztą no, można to zobaczyć, nie? Następnej części... Koniec? Ej, to była najszybsza walka z Voldemortem, jaką miałem. Najbardziej taktyczna. Nagle pojawi się Dumbledore. Dumbledore smiled. What happened down in the dungeons? Koniec. It's a complete secret. So naturally, the whole school knows. The stone had been destroyed, but Harry remained fearful that its loss would not prevent Lord Voldemort's return. Dumbledore nodded, sharing his concern. Nevertheless, Harry, if our battles do no more than slow Voldemort's return, with luck he may never regain his power at all. So the stone's gone, said Ron finally. Harry nodded and wished it good riddance. To jest dodatkowa scenka w zakończeniu. Gdybyśmy nie zebrali wszystkich 24 kart, dostalibyśmy takiej cutscenki. No właśnie, teraz mam pełny zestaw. Trying to ignore the stares of the other students. The House Cup, announced Dumbledore, was awarded to the team with the most house points. At the moment, that would seem to be Slytherin. Storm of cheering and stamping broke out from the Slytherin table. However, continued Dumbledore, in recognition of Mr. Harry Potter's pure nerve and outstanding courage, I award Gryffindor 60 points. Harry's table erupted with cheers and applause. The additional point had won the House Cup for Gryffindor. It was the best evening of Harry's life. Better than winning a Quidditch or Christmas or knocking out mountain trolls. He would never, ever forget tonight. Tak serio, to w kamieniu filozoficznym w książce oni nie wygrali tego Pucharu Domów. Chyba właśnie przez Snape'a, z tego co pamiętam. I ogólnie chyba nikt nie dostał Pucharu Quidditcha. Z tego co pamiętam. I tu jest scenka, na której zawsze się kończy gra. Nie ma tu żadnych dialogów, ale jest humor. I przed tym skończyłem z 504.
514 fasolek. Wszystkie karty. O właśnie, nie pokazywałem wam chyba tego. Roderick Plumpton, szukający angielskiej reprezentacji Quidditcha, rekordzista Wielkiej Brytanii w schwytaniu znicza podczas meczu. 3,5 sekundy. No to nieźle. A tu Harry Potter, chłopiec, który przeżył. Tak, i tyle. Ale mamy wszystkie karty, zakończyliśmy grę z... O, jeden punkt, żem wygrał. LOL. No to nieźle. Dobra. I na tym też jednocześnie mogę zakończyć. No nie mogę cofnąć do cutscenki. Ale możecie mi uwierzyć, że ona się zakończyła właśnie wtedy, kiedy ja nacisnąłem Escape. Ja nie będę nagradzać tej gry, ponieważ ja o Harrym Potterze mam bardzo dobre zdanie, jeśli chodzi o grę i książkę. O film to już tak średnio bym powiedział, bo dla mnie to jest jakieś banalne streszczenie książki niż normalny pełnometrażowy film książki. O tym się nie będę wyrażać. O tym to bym mógł normalnie zrobić oddzielny filmik. No i co? Grę nagradzam 10 na 10, ale moja ocena nie podlega tutaj kompletnej zabawie, jaka to była. Nie wiem, ile razy zginąłem w Potterze. Można liczyć to też złapanie przez Filcha, bo tak jakby wyrzucenie ze szkoły i w ogóle Harry by nie miał się gdzie podziać i wtedy no... Umarłby z głodu, XD. Nie no, tak serio. Tak śmieszkuję tylko. Ale to by było na tyle. Po wrzuceniu całej tej serii możecie oczekiwać Komnaty Tajemnic, a... Jest dzisiaj 20 któryś listopada. Tak więc. Komnaty Tajemnic nagram dopiero na nowym komputerze. Najprawdopodobniej, nie jest to pewne w 100%, ale w grudniu będę miał nowy komputer. Tak, będę miał w końcu nowy komputer. Być może w końcu nie będziecie słyszeć tego głupiego szumu. Może mnie będzie słuchać lepiej. Ogólnie więcej gier się pojawi, więcej FPS-ów się pojawi, zdecydowanie. Tak więc to by było na tyle, mam nadzieję, że ta seria wam się spodobała i że reaktywacja innych serii nie będzie mi sprawiała kłopotu. Tak więc na razie i cześć.